Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosza, to jest kolejny odcinek z gry Dark Souls 2. Moi drodzy, jesteśmy tutaj w tym starym sabacie, szabacie czy gdzieś i myślę, że możemy sobie już przejść dalej, ponieważ tutaj już widzieliśmy, czy to był wiadomość, bardzo fajnie, czy to był trucizna, przed tobą las, dobrze. Zobaczmy, co ja tu mam na wyposażeniu. Okej, może być. Wiwa dla koń, ale dziura. Puszcza cieni. O, może to o to chodziło w tym komentarzu. Ruina cienia. Może to tutaj. Co to miało być? Jeden z zaklętych tam posągów. Dobrze, moi drodzy. Może to tutaj. Jeżeli chodzi o. O, fu, tam coś pałaszuje. Jeżeli chodzi o. Te stare gałązki. Zobaczcie, ja mam jeszcze dwie. Także mogę sobie je gdzieś wykorzystać. Jeszcze tylko zobaczmy, czy ja żadnej broni tutaj wam nie pominąłem. Sztylet złodzieja. Nie, nie. Tu też nie. Tu raczej też nie. Tu nie. Tu również nie. Pierścienie też wszystkie wam pokazywałem. Zaklęcia. Dobra, jest dobrze. Aha, mamy jeszcze takie bajery. Bajery, fajery, o tym również. Aha, jeszcze zdobyłem klucz do twierdzy. Otwiera cele w zaginionej twierdzy. Cóż to za cela? Dawno temu władca twierdzy zaprowadzony przez klątwę. Którą to celę otwiera, moi drodzy? Moglibyście mi napisać w komentarzach, żebym nie błądził po całej zaginionej twierdzy i szukał tej celi. I zapytaliście się mnie o tutaj, o to. Trujący kamień obdarza wyposażenie mocą trucizny. Tutaj mamy mroczący. Zmienia broń w czystą. Zmienia klasę broni na czystą. Aha. Okej, okay, wyjaśniło się. Obdarza broń mocą magiczną. Dobrze, moi drodzy, też również prosiłbym was o podpowiedź odnośnie tych kamieni. Czy warto któryś z tych kamieni użyć na moim mieczu z Dranglake? Czy lepiej jest po prostu ten miecz sobie, że tak powiem, upgrade'ować takimi tymczasowymi zaklinaczami? Co wy na to? Dajcie mi znać oczywiście, będzie świetnie z waszej strony. Jeżeli się podzielicie jakąś wiedzą na temat tego miecza. Okej. Bieda, czysko. Wspaniały widok. Niknąca dusza. No właśnie, co to jest ta niknąca dusza? Moi drodzy, bo zdobyłem ich dosyć sporo. Użyj, żeby zdobyć duszę. Dusza dumnego rycerza. Aha, to jest po prostu w celu, tak jak dusza dumnego rycerza i tak dalej. Dobrze, wyjaśniło się. Ja zdecydowanie wolę takie krainy otwarte. Uważaj na pocisk lewo. Bardzo fajny jest ten miecz, ponieważ ma bardzo dalekosiężny zasięg. Jaki tu. A, zwróćcie uwagę. Tam cały czas ktoś w nas rzuca. To chyba o ten pocisk chodziło. Jakimiś kamieniami nas, kurde, obrzucają. Co to ma być? Do jasnej cholerki. Muszę się tam wdrapać i wymierzyć sprawiedliwość temu złoczyńcy. O, świetnie. Kamień, klucz Farosa, bardzo się cieszę. Głaz. No to fakt. To fakt, że głaz. Czy nie ma tutaj możliwości, że pójść gdzieś indziej? Nie. Ewentualnie może jeszcze tutaj być jakieś iluzoryki? Wątpię raczej w takich miejscach, no to by było niepoważne. No ale nigdy nie wiadomo, tak? Zawsze warto sprawdzić. Zwróćcie uwagę, ile ja musiałem nagrać odcinków dodatkowych, żeby uwzględnić wszystkie wasze podpowiedzi, które do tej pory. O, masz długi miecz. Które do tej pory mi pisaliście. Jak widzicie, wasze podpowiedzi są bardzo, bardzo kluczowe dla mnie.
Dobra. I dzięki nim po prostu nie omijam aż tylu rzeczy. Podejrzewam, że jak ja bym przechodził grę normalnie, czyli nie starałbym się tak zrobić wszystkiego na szybko, żeby wam pokazać jak najwięcej, to może większość rzeczy bym odkrył z tych, co piszecie. No ale jednak jest tak, jak jest i wymagam jakiejś tam pomocy waszej. Ale na szczęście tą pomoc otrzymuję. Tutaj oczywiście wielkie podziękowania dla Feanorista i Unleashed 346. Wy piszecie najwięcej komentarzy i najwięcej podpowiedzi. Bez nich to naprawdę pominąłbym mnóstwo rzeczy. Okej, widzę tutaj ognicho. Świetnie, przysiądę sobie przy nim. Albo nie będę przysiadał, to mi się nie wskrzeszą tutaj te młokosy. Spróbuj ognisko. Tam ktoś siedzi. Tam jest dróżka i tam jest dróżka. Najpierw pogadajmy z tym panem. Tak, to jest ten gościu, którego już wcześniej spotkaliśmy, który został wycyckany przez jakiegoś swojego ziomka, którego poznamy po jakimś tam pierścieniu. Cholera wie o co chodzi, no ale tak nas tutaj ostrzega. Dobrze, mamy tędy drogę i tędy. Wymagany pierścień. Dobrze, wymagany pierścień, ale jaki pierścień? Pójdźmy sobie, tutaj widzę, nie ma przeciwników. Możemy sobie troszeczkę podbiec tędy. Dobra, moje przewroty są. Bo zauważyłem, moi drodzy, że jest pewien problem. Mianowicie taki, że ja mam 68,6% zużytego ekwipunku, zużytej nośności. Jeżeli tylko włożę sobie łuk, to zwróćcie uwagę, co się dzieje. 71,2%. Jeżeli włożę ten lepszy, natomiast jeżeli włożę ten słabszy, to dosłownie 1,1% broni mnie przed tym. Przed tobą pierścień. Wymagany klucz, wymagany pierścień. Cóż to za pierścień może być wymagany? Może pierścień, który mnie przed truciznami chroni? Zobaczmy. No to było całkiem zgrabne. Zbliża się smutek. Zbliża się pułapka. Sygnet czerwonego łzu kamienia. Czyli to nie była trucizna. Zobaczmy, co to za sygnet. Zwiększa ataki fizyczne, gdy punkty życia znacząco spadną. Zwiększa obronę fizyczną, gdy punkty życia... fajny całkiem pierścień, muszę powiedzieć. Ale osobiście wolę ten swój, który przywraca mi wytrzymałość. Z przyczyn oczywistych, tak? Tej wytrzymałości nie ma za dużo. Jeden przewrót i już 1/5 ucieka. Dobrze, czy ja tutaj nic nie pomijam? Mam nadzieję, że nie. No właśnie, moi drodzy, widzę, że tu jest kolejne wrota, gdzie trzeba pokazać symbol króla. Napiszcie mi proszę w komentarzach, o co chodzi z tym symbolem króla, albowiem są to już drugie drzwi, które wymagają ode mnie tego pierścienia. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli jest to związane jakoś bardzo mocno z fabułą, albo będzie to jakiś potężny spoiler odnośnie tego pierścienia, to wstrzymajcie się, dobrze? Napiszcie mi, że wiecie, o co chodzi z tym pierścieniem, no ale nie chcecie mi pisać, żeby nie spoilerować, ja wtedy to zrozumiem, bo już któryś raz się was o to pytam i nie uzyskałem od was żadnej odpowiedzi. I teraz nie wiem, czy nie chcecie się po prostu ze mną podzielić tą tajemną wiedzą? Czy jak to jest ogólnie z nami? Och, powiem wam, że niesamowicie denerwujące są te stwory. Nie dość, że są paskudne, te ich takie zwisające brzuchy wyglądają jak takie... Nie wiem, chore kobiety w ciąży, zombie na dodatek.
Ale podejrzewam, że to, co mają w brzuchach, to jest jakaś trucizna. Coś mi się tu zaświeciło. Jakaś wiadomość może. Drinknę sobie. Przypominam wam, że niedawno zmieniłem się z powrotem w człowieka. Co teraz ukazuje pełny potencjał mojego paska życia. Okej. No, oni są tutaj na dwa uderzenia mojego mieczka. Mieczka, pierścień ochrony życia. Sprawdźmy to. Któż to będzie? Któryś z tych? Jest, pierścień ochrony życia. Zapobiega śmierci, ale przepada. Czy jest to zwykły pierścień ofiary z części pierwszej Dark Souls? Pomyłka. Dobrze. Dół i powodzenia. A no właśnie, co tam było w dole? Zobaczmy. Aha, w dole było coś, gdzie już byliśmy, bo widzę mnóstwo zwłok. Dobra. Kontynuujmy sobie zatem tą lokację. Jak zapewne zauważyliście, mogłem stanowisko strzeleckie. Jak zapewne zauważyliście, ja do tej lokalizacji mogłem już jakiś czas temu dotrzeć. Także tutaj te ci przeciwnicy nie są jakoś specjalnie wymagający. A co za tym idzie... Zwróćcie uwagę. Niedawno był bossem, a już jest zwykłym mobem. Niesamowite. I co, będę mógł go tak sobie katować strzałami? Najwyraźniej. No to mi to pasuje. No ale nie chcę mi się aż tak bebrać. Oj. Dobrze, moi drodzy, pozbędę się tej kreatury, ponieważ i tak zadała mi więcej obrażeń niż się spodziewałem. Przed tobą twardy wróg, spróbuj walka dystansowa. Stanowisko strzeleckie. Niemożliwe. O, tutaj jak ktoś się wdrapał, to też jest ciekawostka. O, chyba już wiem jak. Koń. Uważaj na zasadzka w lewo. Być może. Uważaj na lewo. Migoczący tytanit. O, świetnie, to jest bardzo potężny tytanit. Uważaj na lewo. O, rzeczywiście, teraz rozumiem to. O Jezu, ledwo żeś przeżył w ogóle ten atak. O, ten jest jakiś potężniejszy. Wymagał aż trzech moich uderzeń. Zobaczmy. Topór zabójcy smoków, tarcza złotego sokoła. Zobaczmy. Topór zabójcy smoków. O, mocny, 133. Zobaczmy, wygląda w ten sposób. Nieźle. I co tu jeszcze było? Co ja używam w ogóle? A, już wiem. Zakręcony jak baranie rogi. Tarcza złotego sokoła. Mała tarcza używana przez wolgańskich sokolników z daleka wygląda jak błyszczący złoty sokół. Okej. Cieszę się w takim wypadku, że takie coś jest. Ale jak widzieliście statystycznie, ta tarcza bardzo mocno odbiega jakościowo od tej, której aktualnie używam. Przydałoby się jeszcze troszeczkę punktów życia stracić, to wtedy było... Kapliczka zimy. Wtedy byłoby sensem używanie buteleczki Estusa. Ponieważ teraz jak jest ulepszona na plus 4, no to przywraca dosyć sporo... Szukaj potężniejszych dusz. Co to może znaczyć? Prawdopodobnie może to miejsce się otworzy, jak zdobędę wszystkie dusze, te czerwone. Przypomnę wam o nich. Była to dusza grzesznicy i dusza przegniłego. Proszę. Proszę.
Być może to o to chodzi. Tam widzę, że się ludzie w ogóle jakoś wdrapali. Jak oni się tam wdrapali na to wzgórze? Nie widzę tutaj żadnej innej drogi, którą mógłbym obrać. Bardzo, bardzo ciekawe. Ach, mam na sobie łuk i zwróćcie uwagę, ja ledwo teraz się ruszam. Jak oni się tam, kurczę, dostali na górę? Bardzo chciałbym również tam się dostać. O, prawie mi się udało. Może tutaj trzeba się jakoś na ten kamień wdrapać. Jak ostatnio to mi się udało. Opsa. O. Nie wiem, nie znam się. Jeżeli jest taka możliwość, żeby się tam wdrapać, to ja nie znam takiej możliwości. Na zasadzie nie wiem, jak się tam wdrapać. Okej. Czy jest to coś, co ja pominąłem? Chyba nie. Ach, tam jest jeszcze jedna droga. No patrzcie, widzicie? Już prawie dałem się nabrać. Okej, myślę, że możemy zejść sobie tutaj do tego ogniska. Przy nim odpocząć. Czy mam coś do spalenia? Nie. O, i możemy sobie udać się teraz elegancko na górę. I tutaj zobaczymy. Oż ty, patrzcie, zniknął. Uważaj na upiór. No tutaj ta lokalizacja nie wygląda. Coś tu się dzieje? Nic tu nie widzę. Będę się trzymał lewej ściany. O Jezu. Ale jakiś złowieszczy dźwięk. Patrzcie, tu ktoś. Co to jest? Leave me be. Coś tu leży? Oh, A, I can be rzeczywiście, jesteś quiet. przysypany. Leave. What business? You may call me Vengal. If that is, it is rare to flap these gums. Long ago, I was. I remember a long, brutal O, fight. królestwa, dawaj coś. Symbol króla, dawaj, Beat. ziomek. I don't know what explained. Now I watch the days go. I've grown weary of battle. I know not what brings you on this journey. You may bear a great burden. But I want to warn you of something. I see visions. My body, headless. My body, wielding my sword. My body will show no mercy. If you see them. I learn new things every day. And thanks to you. If I can help you. Dobra, dawaj gest, ziomek, gest odcięcie głowy. I cannot lie. Sometimes I was a hired hand, and for his height, but I was born when I was eventually. Wygląda na to, że od niego się nie otrzymuje symbolu króla, chyba że można go kupić. Thank you. Here. O! Rozmyślanie o rozczłonkowaniu. Go along. Świetnie. I cannot lie. I was a, and for his Okej, height, okay, już but wykorzystaliśmy wszystkie możliwe opcje rozmowy. Ale zobaczmy, co on nam wręczył. Korpus jakiś. Kaftan kary, łachmany więźnia, warangijska zbroja. No ja nie widzę tutaj w ogóle żadnego korpusu, moi drodzy. A, może to hełm? A może ja dostałem hełm, a nie korpus? Teraz to już nie wiem. Ale zwróćcie uwagę, jest całkiem, całkiem byczy. Może nawet sobie z nim pobiegamy chwilę. Zobaczcie. 99, no lepszy, lepszy, jeżeli chodzi o maskę kary.
Zobaczmy. Ogólnie sobie przejrzyjmy ekwipunek, czy ja tutaj czegoś nie mam lepszego. Nie. I jeszcze tylko klaty. Tak, bo zwróćcie uwagę, że ten set Dranglake, on miał wszystko oprócz właśnie hełmu. Także moi drodzy, teraz będziemy z takim hełmem popylać, tylko że on jest chyba cięższy. No właśnie, cholerka, tego udźwigu cały czas brakuje. Będzie trzeba punkty w niego rozdać. Do tego czasu pochodzę sobie z tą maską, żeby mieć przewroty, bo nie wiem, co mnie czeka. Kupmy wielki miecz. Dobrze. I olbrzymi miecz. Cieszę się. Tutaj pierścień ochrony duszy zapobiega śmierci i skamienieniu, ale przepada. Taki pierścień już posiadam. Wielka strzała zniszczenia. Wielka strzała uszkadzająca wyposażenie. Czy on, ją się ładuje normalnie w łuk? Jak to jest? Ile to kosztuje? 180 za sztukę. Kupmy sobie ich 5 albo 10. Zobaczymy, czy ja będę mógł ich w ogóle używać. Czy mam odpowiedni łuk do tego? Urna błyskawic. Wybucha i zadaje obrażenia od błyskawic. Fajowa. Żywica złotej sosny. Czasowo dodaje moc błyskawicy. O, podoba mi się. Wezmę sobie. Oj, nie 6. Poszalałem do reszty. Dwie. I magiczna bariera. Czar otulający ciało magiczną barierą. W porządku. Fajnie. Cieszę się, że dałeś mi swój hełm. Tylko jak to się stało, że mam twój hełm i ty masz swój hełm? Nieźle, powiem ci szczerze. Zbliża się boss. W prawo. O. Łomek. Cieszę się. O co chodziło tutaj z tymi upiorami? Viva dla kupiec. Co ja tam u niego kupiłem? Te strzały, zobaczmy. Tak. I łuk. A, widzicie, jednak nie mogę ich używać. No właśnie. Wielka strzała zniszczenia. Ciekawostka. Jeżeli wiecie, jaki łuk jest do tego potrzebny, pewnie jakiś wielki, to mówcie po prostu. Okej. Okay. Przed tobą przyjaciel. Dusza dumnego rycerza, kukła człowieka. Cieszę się. Kłamca. Dziwak. Dobrze, idziemy cały czas lewą stroną. To jest najlepsza metoda. Na odkrycie terytorium. Ja chodzę cały czas za tarczą, ponieważ tutaj totalnie nic nie widzę. Wiecie? O! Doszedłem do gdzieś. Coś tu pisało. Uważaj na dół. No rzeczywiście. Jest się czego obawiać. Ciekawe, czy jest jakaś metoda. Viva dla szczęścia, przy okazji przed tobą ognisko. No, świetnie. I teraz to ja mogę sobie tutaj ginąć, jeżeli by mi się rzeczywiście udało to ognisko odkryć. Tutaj wyczuwam jakiegoś iluzoryka. Zobaczmy. Zawsze jak ja czuję, że jest iluzoryczna ściana, to i tam nigdy nie ma. To jest najczęstsze zjawisko. Można kogoś przyzwać. I tutaj. Dobrze, moi drodzy, jest ognisko, jest impreza. Cieszę się niezmiernie. Odpocznijmy sobie przy nim. Super. Pełne buteleczki, wszystko ekstra. Tędy nie mogę pójść. Och, tam jest jakiś posąg skamieniały. Spróbuj skok. A może w przyszłości. Tymczasem wróćmy się do tego lasu. Tutaj
Tutaj można gdzieś spaść, coś zrobić, nic. Wróćmy się do tego lasu, z przyczyn oczywistych, moi drodzy, ponieważ odkryliśmy cały czas tylko lewą stronę tego... O Jezu, jakie obrzydlistwo. Niesamowite. Dobrze, wracam na swoją pozycję obronną. Spróbuję atak. O, tu jest jakaś... Cóż to było? Zwróćcie uwagę, jednak ta tarcza podniesiona w górę. Grubas. Jednak ta tarcza podniesiona w górę. Sprawdziła się. Tu widzę, jest spadek. Cały czas, moi drodzy, lewą stroną. Cały czas lewą stroną. Jezu. Ja dostaję jakieś strzały znikąd w ogóle. Co to miało być do cholery? Co mnie przedziurawiło niby? I dlaczego przedziurawiło mnie coś, a ja tego nie widziałem? Wiem, co trzeba kupić. Wiem, co trzeba kupić, moi drodzy. Ja teraz biegnę na pełnej prędkości odzyskać moje dusze. Prawie oberwałem od kogoś cios. O, już moje dusze widzę. Patrzcie, czyli te cienie. Widzicie te cienie? Ledwo je widać, ale je widać. Zwróćcie uwagę, tu jest. Ajajajajaj. Tutaj jest, widzicie? Taki biały, 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 bielutki cień. Atakuje teraz. I odskakuje. Jak będzie podbiegał, to ja go zaatakuję. O. Widzicie? Okej, jeden padł. Zobaczę, czy się tu nie skrada jeszcze jeden. Ledwo ich widać normalnie. Pierścień Starego Słońca. Może ten pierścień coś tu da. Wybucha, gdy obrażenie osiągnął określony poziom. Dziwny pierścień, obdarzony mocą ognistego żaru, gromadzi moc, gdy jego właściciel jest atakowany, po czym wybucha i zadaje obrażenia pobliskim wrogom, pozbawiając swego właściciela bez szwanku. Pff, mega! Nakładam to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze bez szwanku mnie pozostawia? Perfekto, uważaj na zasadzka i skarb, uważaj na wróg. Kurczę, tak się patrzę. Jest. O, widzieliście? Wybuchłem. Ledwo, ledwo widać te cienie. Ale widać. Weź przedmiot, talizman Lloyda. Cały czas trzymam się jednej strony. Aż okrąży całą krainę. Moi drodzy. O, udało się. Kraina okrążona. O, widzicie? Patrzcie, widzicie ich? Teraz pójdziemy sobie środeczkiem. Proszę bardzo. Patrzcie, ja jednak wybucham co jakiś czas. To jest normalnie jaja jakieś. Duszenie rozjarzony klejnot życia. Tu coś jest, dusza... Oż ty. Tu
tu jest. Dobra. Ledwo, ledwo ich dostrzegam, ale dostrzegam coś tam. Dobrze, teraz próbuję tak przebiec się przez środek. Ach, to ty. Patrzcie. Naprawdę ledwo. Ledwo cokolwiek dostrzegłem. Tutaj jest. Tutaj nie ma innego wyjścia i trzeba ich tak po prostu spamować. Gdzieś tutaj był, gdzieś tutaj był. Gdzie to było? O Jezu, znowu wróciłem w to samo miejsce. Tutaj widzę jeszcze jednego, przede mną. Okej. Ciekaw jestem, oni się wskrzeszają, czy o co tutaj chodzi? Czy ja w ogóle się gdzieś teleportuję? Ja nie mam pojęcia. Nie, totalnie nie jestem w stanie rozgryźć tej krainy. Zwróćcie uwagę, ja biegnę w prawo i znowu przybiegam w to samo miejsce. To jest niesamowite. Prawa, prawa, trzymamy się prawej. Gdzieś tu powinna być jeszcze jedna górka, na którą można się wdrapać. I tam była skrzynia. Tu jest jedna skrzynia. Widzę cię, widzę cię. Widzę, widzę, na razie widzę. Dopóki jeszcze oczy mi nie wysiadły. A ten pierścień, co wybucha, to jest po prostu jakiś... jakiś mistrz normalnie. Wiwat dla cuda. O, widzicie tam taki cień bialutki? Nie wiem, czy jakość pozwala. Pierścień Flody. On chyba tutaj do mnie będzie biegł. Zanim dobiegnie, to ja może wam przeczytam ten pierścień nowy. Masz. Okej. Jak widzicie, oni chyba cały czas się wskrzeszają. Napiszcie mi proszę, jeżeli wiecie, to napiszcie. Czy jest możliwość widzenia w jakiś sposób przez tą... O Jezu, myślałem, że to znowu... Sprawdźmy ten nowy pierścień Flody. To jest pierścień Flody plus 1, czyli odzyskuje energię nieco szybciej. Trochę mnie swędzi. O, dobra. Dobra, moi drodzy. Jeszcze tak przebiegniemy się przez sam środek. Poszukiwanie jakichś niesamowitych pierścieni. O. Mniej więcej tak przez środeczek sobie przebiegnę. I nigdzie nie dobiegłem. Tu widzę jakąś postać, to już byłem. Kurde, nie ma tu żadnego kompasa. Kompasa, kompasu. Nie mam pojęcia, jak to powiedzieć inaczej. Totalnie się gubię tu. Jeszcze te cienie, kurczę. Co chodzi z tymi cieniami? Wróciłem, tak, wróciłem tutaj. Teraz będę... O, patrzcie. Zwróćcie uwagę, zabił go mój super wybuchowy pierścień, który walnął go za 300 aż, gdzie 300 to naprawdę jest dosyć sporo obrażeń. Że jak widzicie, opłacało się ten pierścień nałożyć. Ciekaw jestem, jak to wygląda na bosie.
Ale pierścień niczego sobie, stwierdzam. Okej, moi drodzy, jeszcze jedna przebieżka krótka przez tą krainkę i stwierdzę, że możemy iść dalej. Tak, moi drodzy. Stwierdzam, że możemy iść dalej, ponieważ znowu wróciłem do tego samego miejsca. Także, moi drodzy, ja sobie tutaj przepodróżuję się. Tylko gdzie ja, kurde, jestem? Tutaj. Ruiny cieni. Chyba tutaj możemy. I to będzie nasza lokalizacja na kolejne odcinki. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że do tej pory wam się podoba. Oczywiście, jeżeli macie jakieś uwagi, sugestie, to piszcie w komentarzach. Także trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Oceniajcie materiał, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam was.